pewno szybko zdobyta bramka ustawiła jakby sposób gry przeciwnika, aczkolwiek spodziewaliśmy się, bo analizowaliśmy tego przeciwnika, że taki będzie scenariusz. No niestety, jesteśmy nieskuteczni nie tylko w obronie, bo tracimy bramkę w prosty sposób. Nie było tam przewagi liczebnej przeciwnika, straciliśmy bramkę. Natomiast później w naszym stylu próbowaliśmy odrabiać, próbowaliśmy strzelać, próbowaliśmy grać, próbowaliśmy robić wszystko, żeby odwrócić losy meczu. Boisko na pewno nie pomagało i sposób gry przeciwnika, który się głęboko cofnął, no ale miał wynik. No tym bardziej jeszcze ta gra była zdeterminowana do gry obronnej. No ale sytuacje, mamy sytuację w tak trudnym, bym powiedział, w takich trudnych momentach, kiedy przeciwników jest bardzo dużo, bronią się całym zespołem, a my jednak mimo wszystko stwarzamy sytuację. Niestety kolejny mecz potwierdziło się, że nie mamy liderów, jeśli chodzi o strzelanie bramek. Jesteśmy mało skuteczni w tym elemencie, jeszcze na dodatek troszkę szczęście nam nie sprzyja, no bo jak jest strzał, jest słupek, no to szkoda mogło wpaść. No ale cóż, taka jest piłka. Już nieraz przeżywaliśmy różne momenty. Przegrywamy. Musimy się sprężyć na te dwie ostatnie kolejki i grać dalej. Też byliśmy bardzo zmotywowani po tej ostatniej porażce z liderem do tego, żeby odrobić. No a tu na jeszcze się mecz nie rozpoczął, już taki gong i to na pewno miało duży wpływ, ale potem 15-20 minut po tej stracie bramki mieliśmy bardzo fajne sytuacje do strzelenia bramki. No tylko to, co już powiedziałem, musimy być skuteczniejsi, ale nie załamujemy rąk. No, takim jesteśmy zespołem. Trudno, żebyśmy rządzili i dzielili z samej postawy, z zaangażowania, z chęci, z gry. Ja nie mogę być niezadowolony, natomiast na pewno muszę być niezadowolony ze skuteczności poszczególnych zawodników i w ataku, i w obronie.